Cześć wszystkim! Dzisiaj szybki film za kierownicy Opla Corsy, w którym głównie porozmawiamy sobie o tym, czyli o skrzyni automatycznej. Jeśli zastanawiasz się, jak mały Opel jeździ z tą właśnie skrzynią, albo może szukasz niewielkiego samochodu do miasta z takim właśnie udogodnieniem, serdecznie zapraszam. I na początek szybka informacja, jeśli szukacie pełnego testu Corsy, to ja oczywiście taki już zrobiłem, dlatego dziś nie będę powtarzał drugi raz tego samego, bo to nie ma sensu. Wyświetla się gdzieś tutaj karta, albo macie po prostu link w opisie. Jako kolejny ustawię właśnie test tej Corsy, także włączy się on Wam sam na koniec tego filmu. Jeśli nie oglądaliście, to serdecznie zapraszam, a dzisiaj, tak jak powiedziałem, głównie automat. Na początek dwie najważniejsze informacje. Pierwsza jest taka, że skrzynię automatyczną możecie dostać i w 100-konnej wersji, i w 130-konnej wersji silnika 1.2 PureTech. Także super, bo nie jest to ograniczone do jakiejś, nie wiem, najbogatszej, najmocniejszej wersji. No i skrzynia ta ma 8 przełożeń, co jeszcze jakiś czas temu w niewielkim autku miejskim, bo przecież takim jest Corsa, wydawałoby się jakimś kosmosem, a wręcz rzeczą niemożliwą. No to dziś dożyliśmy takich czasów, że w małych wozidłach mamy 8-biegowe automaty. No i teraz pytanie, jak to działa z 1.2 PureTechem. Ja z tymi silnikami mam pewien problem, bo potrafię jechać z takim samym silnikiem w różnych modelach i potrafię mieć tych silników różny odbiór. Czasami mi się podobają mniej, czasami bardziej, tak jak na przykład ostatnio przy teście Peugeota 308, gdzie wrażenia miałem fantastyczne, ale często narzekałem na dwie rzeczy. Pierwszą były wibracje gdzieś na biegu jałowym, czy stoicie sobie na światłach i po prostu czuć, że jest to silnik trzycylindrowy. Te wibracje często przekładały się nawet na kierownicę. No i spalanie, które też najniższe przeważnie nie było. W Corsie z automatyczną skrzynią biegów miałem wrażenie, że stojąc na światłach te wibracje jakby odczuwałem troszkę mniej. Tutaj też jest plus taki, że ten samochód jest kapitalnie wyciszony. Może to ma też pewien związek z tym, ale wibracje odczuwałem troszkę mniej. Jest tylko jedna rzecz, którą trzeba zrobić natychmiast po uruchomieniu tego samochodu i po wrzuceniu, powiedzmy, drive. Otóż trzeba nacisnąć ten przycisk, czyli wyłączyć start-stop. Sytuacja oczywiście cały czas wygląda w taki sposób, że silnik, gdy zgaśnie na przykład na światłach, czy tak jak stanę sobie w tej chwili, chociaż ja już oczywiście go wyłączyłem, to uruchamianie silnika czuć bardzo, samochód się cały trzęsie, telepie, także to jest cały czas. Oczywiście tutaj skrzynia nie ma nic do rzeczy, a przy założeniu, że to sobie wyłączycie, to Corsa ze skrzynią automatyczną, z 8-biegową skrzynią automatyczną, do miasta, czyli do środowiska, do którego została stworzona, staje się samochodem bardzo komfortowym, a może rzekłbym nawet fantastycznie komfortowym, jak na klasę, którą reprezentuje. Warto dodać, że mamy tutaj tryby jazdy, czyli Eco, Normal, czy jak to nazywa Opel, Normalne i Sport. Powiem może tylko, że jeśli chodzi o tryb Eco, to po jego włączeniu ten samochód staje się tak wykastrowany, że macie odczucie, jakbyście byli reprezentacją Polski i grali z Belgią na wyjeździe. To mniej więcej ma on tyle mocy, co polska reprezentacja w drugiej połowie. Normal jest oczywiście już bez zarzutu, ale wspominam o tym, bo w trybie Sport, mimo że macie automatyczną skrzynię biegów, to mamy tu łopatki. Ja muszę przyznać, że to jest jeden z niewielu samochodów, w którym ja się tym naprawdę bawiłem. Jeździłem sobie gdzieś na boczne, kręte, takie dosyć szybkie drogi i naprawdę miałem bardzo dużo zabawy z tymi łopatkami, z tą skrzynią, bo w trybie Sport, wiem, że możecie się śmiać, ja to oczywiście mówię w pewnym cudzysłowie, ale to jest mały gokart. Jeśli szukasz dla siebie, nie wiem, dla żony czy dla kogokolwiek samochodu, który będzie samochodem miejskim, będzie nieduży, będzie przeznaczony właśnie do takich celów, ale na przykład, nie wiem, czasami w weekend będziesz chciał sobie nim pojeździć, czy musiał nim pojeździć i lubisz jazdę szybszą, taką powiedzmy bardziej sportową, to dziwnie to zabrzmi, ale Corsa z silnikiem 1.2 z automatyczną skrzynią biegów da Ci bardzo dużo frajdy. Pytanie natomiast, ile taka frajda kosztuje i to zarówno pod względem zakupu, jak też pod względem spalania. No i tak, ja co prawda większość dystansu, który pokonałem w teście, przejechałem dość dynamicznie, bo może to cały czas trochę dziwnie brzmi, ale w pewien sposób mnie ten samochód do tego prowokował. Po prostu się nie bawiłem. I moja jazda w mieście wtedy kończyła się, tak jak tutaj widzę, 8,2 litra. Może to nie brzmi super, ale zaznaczam, że była to dość dynamiczna jazda. Taka normalna jazda po Warszawie to było u mnie około 7 litrów, może 7,5. A jak wyjedziecie sobie poza miasto, to oczywiście w zależności od drogi, czy to będzie jakaś podmiejska droga, czy autostrada, spodziewajcie się spalania, moim zdaniem, tak od 5 do tych 8 litrów. Średnie spalanie u mnie w Corsie to było około 6,5 litra. Także myślę, do przeżycia. No ale drugą istotną kwestią będzie to, ile trzeba za taki automat zapłacić. No to jeśli nie lubicie machać drążkiem w samochodzie, szczególnie w mieście, to taka przyjemność będzie kosztowała Was
7000 zł, bo właśnie tyle trzeba dopłacić do skrzyni manualnej. Moim zdaniem zdecydowanie pod każdym względem warto. Chociaż to może nie jest mało, ale to też nie jest jakaś kwota przyprawiająca o zawrót głowy w dzisiejszych czasach, a przyjemność, jaką da Wam jazda Corsą ze skrzynią automatyczną, zdecydowanie ten wydatek moim zdaniem wynagrodzi. Z minusów spodziewajcie się też oczywiście troszkę słabszych przyspieszeń, bo na przykład w 100-konnym wariancie samochód do 100 km na godzinę przyspieszy o około sekundę wolniej niż z manualem. No i ostatnia rzecz to kwota, od jakiej rozpoczyna się Corsa ze skrzynią automatyczną. Otóż przygotujcie się na wydatek przynajmniej 86 200 zł. Podsumowując, Corsa to ogólnie bardzo udany samochód. W mieście sprawdzi się świetnie, daje bardzo dużo przyjemności z jazdy. Z trojaczków, czyli 208 od Peugeota, Citroena C3 i oczywiście Corsy, pod względem prowadzenia, przyjemności z jazdy, jest na pewno modelem, który wysuwa się na prowadzenie i stanowi tutaj pewien wzór. Jest po prostu najlepszy z tej trójki, przynajmniej w mojej opinii. I tak jak ten samochód nigdy, naprawdę nigdy nie zwracał mojej uwagi, nie miałem wobec niego żadnych pozytywnych uczuć, tak dzisiaj, akceptując jego pewne wady, jest to na pewno bardzo ciekawa propozycja do miasta, bo nie jest to tylko samochód, który przejedzie z punktu A do B, czy będzie samochodem dla przedstawiciela handlowego, tak jak ja to zawsze odbierałem, czyli Corsa, jak najtańsza wersja, jak najtańszy samochód, ma po prostu jechać i tyle, to dzisiaj, nawet z automatyczną skrzynią, ten samochód będzie już dawał bardzo dużo frajdy z jazdy. Dajcie znać, co Wy o nim sądzicie, pamiętajcie o subskrypcji i kliknięciu tego słynnego dzwoneczka, a ja zapraszam na kolejne testy. Trzymajcie się, cześć!